Dzień dobry, dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Mariusz Treder, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Ostatni okres w ogóle w gminie Kartuzy był dosyć trudny dla samorządowców. Nie było łatwo. No nie było łatwo, rzeczywiście, natomiast trzeba sobie szczerze jasno powiedzieć, że praca w samorządzie nie jest pracą łatwą, nie jest pracą lekką, wymaga poświęcenia. Wymaga zaangażowania i nikt nie mówił, że będzie lekko, natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że w gminie Kartuzy, gmina Kartuzy jest specyficzna pod tym względem. Proszę zwrócić uwagę na ościenne gminy, jak one funkcjonują, jak funkcjonują relacje między wspaniałymi ludźmi zarządzającymi ościennymi gminami, czy to gminą Żukowo, czy to gminą Stężyca, Przodkowo, Sulęczyno, Somonino. Proszę zwrócić uwagę, jak to wyglądają te relacje między burmistrzem a Radą Miejską, czy wójtem Radą Miejską, bo sądzę, że to ma pan redaktor na myśli, zadając mi to pytanie. Natomiast w Kartuzach one są zawsze specyficzne. Pan burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński jest burmistrzem którąś kadencję z kolei i zadziwiający jest dla mnie fakt, że nie jest w stanie się dogadać z żadną Radą Miejską. Przecież ten skład Rady się zmienia. Była też sytuacja taka, w której pan burmistrz został w pewnym momencie odwołany ze stanowiska, jeżeli wtedy jeszcze, kiedy była taka możliwość, też się nie mógł dogadać, nawet ze swoimi, więc proszę naprawdę zwrócić uwagę na gminę Żukowo porównać z gminą Kartuzy, gdzie doskonale dogaduje się pan burmistrz Żukowa z Radą Miejską, jak się fajnie dogaduje wójt, czy to z Sierakowic, czy to Sulęczyna, czy to Chmielna, czy to Stężycy z radnymi Rady Miejskiej. Jakie są wtedy tego fajne efekty? Natomiast jeżeli tutaj nie ma tej współpracy, nie ma możliwości dogadania się, natomiast pan burmistrz jasno i wyraźnie argumentuje, że to radni są źli, no nie ma takiej możliwości, żeby radni byli źli czwartą kadencję z rzędu. No, nie ma takiej możliwości. No, proszę zwrócić na to uwagę i sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego jest tak, a nie inaczej w gminie Kartuzy? No właśnie, mówimy o składzie radnych. To w tym temacie chciałem zapytać. Pierwszy raz chyba w historii gminy Kartuzy może być tak, że w trakcie kadencji nam się już trzech radnych zmieni. Na kolejnej sesji i kolejnych sesjach zobaczymy dwóch nowych radnych? Myślę, że nie. Nie przewiduję takiego scenariusza. Myślę wręcz, że nie ma takiej możliwości. Nawet prawnej. Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Natomiast ta sytuacja jest bardzo kontrowersyjną sytuacją i mam nadzieję, że fakty związane z całą tą sytuacją, otoczką, rzeczywiście ujrzą światło dzienne, jak ta sytuacja przebiegała od samego początku. Rozumiem, że mówi pan o dwóch radnych, pani Mirosławie Bobkowskiej, szefowej Komisji Rewizyjnej oraz pani Klaudii Kałużnej, szefowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, tak? No sytuacja tutaj jest taka, no naprawdę niecodzienna rzeczywiście, natomiast trzeba zwrócić też uwagę, w jakiej sytuacji zaistniała ta sytuacja, przedłożenie Radzie Miejskiej tych uchwał, co jest niezgodne ze statutem. Statut wyraźnie mówi o tym, że radni powinni mieć informacje i dostać materiały, nawet na sesji nadzwyczajnej, 3 dni przed sesją nadzwyczajną. Nie może być takiej sytuacji, w której radny otrzymuje dokumenty na 5 minut przed podjęciem decyzji głosowania. Jak to wygląda od strony moralnej? Od strony moralnej, jak wygląda sytuacja taka, w której nie daje się możliwości wypowiedzenia osobie, która jest o coś oskarżona? Znaczy, mówię też w tym kontekście, że na obradach radnych miałem wrażenie, że zaskoczeni są prawie wszyscy, a nikt nie przypuszczał, nie myślał, że ten temat przyjdzie. Myślę, że zaskoczeni byli wszyscy, może z wyjątkiem ludzi i radnych, którzy sztywno popierają pana burmistrza. Ja sam byłem zaskoczony tą sytuacją, nie spodziewałem się tej sytuacji. Nie będę tutaj opowiadał bajek, bo nie po to tutaj przyszedłem. Natomiast rzeczywiście byłem zaskoczony tą sytuacją. Sam, dla mnie też było to ogromne doświadczenie, jak w tej sytuacji wybrnąć, czy przerwać obrady, czy się zapoznać. No ale myślę, że wybrnęliśmy dobrze, więc zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o strony moralnej, to zachowanie urzędu w tej kwestii jest dalece nie w porządku. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się postępuje z radnymi, a nie inaczej. Dlaczego? Bo tu naprawdę trzeba zadać wiele pytań. Dlaczego przewodnicząca komisji rewizyjnej jest tak traktowana, a nie inaczej? Dlaczego w Wielkim Tygodniu, Wielką Środę, w trakcie sesji, która się odbywa o godzinie 15, odbywa się kontrola w miejscu, w którym pracuje pani Mirosława Bobkowska? Panie doktorze, niech pan nie robi dużych oczu, ja mówię o faktach. Jak to wygląda? Wielki Piątek, kolejne kontrole wśród członków rodziny
pani Mirosławy Bobkowskiej. Czy to jest normalne, czy to jest etyczne? Znaczy, pytam w dwóch kontekstach, bo z jednej strony mamy zaskoczonych radnych, z drugiej strony mamy urząd, który wie o całej sytuacji, no z pewnością dużo wcześniej. I czy nie można porozmawiać z radnym, powiedzieć, że jest taka sytuacja, musisz to zmienić, bo to jest niezgodne i popraw to? Panie redaktorze, wiadomo, że można, ale trzeba tego chcieć. Trzeba chcieć współpracy. Jeżeli burmistrz opowiada, że to radni nie chcą współpracować, to wydaje mi się, że to jest nieprawdą. No, sam pan odpowiedział sobie na to pytanie, czy można, czy nie można. Ja uważam, że można. Mało tego, sytuacja wygląda tak, że pani Mirosława Bobkowska prowadzi działalność w miejscu, do którego przylega działka gminna, która jest drogą dojazdową, też między innymi do tej nieruchomości. I na tym ma polegać wykorzystywanie majątku gminnego do prowadzenia działalności? Na tym? To ja jestem w takiej samej sytuacji, panie redaktorze. Bo do mojego miejsca pracy, do mojego zakładu pracy, do mojej firmy też dojeżdżam drogą publiczną, należącą do gminy. No to tak analogicznie możemy całą radę zmienić, prawda? Też tak uważam. Natomiast jasno i wyraźnie podkreślam, że w moim zdaniem i w moim przekonaniu zarówno jedna pani radna, jak i druga nie prowadzi i nie prowadziła działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku gminnego. Z informacji, które uzyskałem od jednej i od drugiej pani, z racji tego, że z jedną i z drugą przeprowadziłem rozmowę na ten temat. Do tego tematu z pewnością będziemy wracać na sesjach. Chciałem też zapytać o raport o stanie gminy. Radni potrzebują dużej ilości informacji szczegółowych, czy nie? Bo wiem, że niektórzy radni nie do końca chcieli mieć szczegółowe informacje o tym, co się dzieje w gminie. Może niektórzy nie chcieli, natomiast większość chciała. Ustawodawca wprowadził, to nowa rzecz, raport o stanie gminy, który zobowiązuje organ wykonawczy, czy to burmistrza, czy wójta, czy prezydenta miasta, do przedstawienia raportu o stanie gminy do końca maja za rok poprzedni, którego ten raport dotyczy. W związku z tym, że ustawodawca wprowadził także na podstawie paragrafu 28AA taką możliwość, że Rada może w drodze uchwały podjąć decyzję i podjąć uchwałę dotyczącą, jak ten raport ma wyglądać, podjęliśmy taką decyzję, aby rzeczywiście wskazać to, co burmistrz powinien przedstawić nam w tym raporcie. I tam są rzeczy bardzo fajne zawarte. One też, nie ukrywam, że one wynikają z tego, nie są pokłosiem tego, co się wydarzyło na początku kadencji, gdzie burmistrz starał się robić wszystko, aby uniemożliwić radnym dostęp do informacji. I te informacje, których wcześniej chciał nie podać, one są generalnie też między innymi zawarte w raporcie. Natomiast uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, nie tylko dla radnych, ale także dla wszystkich mieszkańców, bo zapisaliśmy w uchwale, że raport powinien zostać opublikowany na BIP-ie, podany do publicznej wiadomości. Tam są rzeczy nie tylko związane ze strukturą organizacyjną urzędu, chociaż też są, jeżeli chodzi o liczbę pracowników, struktury kadry kierowniczej, funkcjonowanie spółek, ale też są bardzo ważne rzeczy odnośnie demografii w poszczególnych sołectwach, w mieście, odnośnie sfery gospodarczej, sfery związanej z kanalizacją, z ochroną środowiska, z planami zagospodarowania przestrzennego. Chcielibyśmy, aby to był punkt wyjścia, który był porównaniem. Co się zmienia? Gdzie migrują ludzie? Gdzie się ich więcej osiedla? W którym rejonie naszej gminy mamy więcej planów zagospodarowania przestrzennego, w którym mamy mniej, jak to wpływa na rozwój naszego terenu. To był punkt wyjścia. To nie jest, że chcieliśmy informacje, które są mniej jawne bądź bardziej jawne. Tutaj są informacje, wszystkie są. Ten raport, który został przygotowany na sesję, nie do końca spełni te wymogi. To znaczy, trzeba wyszczególnić jeszcze parę rzeczy, tak? Oczywiście, bardzo dużo. Czego brakowało? Raport, który został przedstawiony na sesji, został przedstawiony 2 dni przed sesją. Wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że została wprowadzona uchwała do porządku obrad, która zobligowała burmistrza do sporządzenia tego raportu w takiej formie, a nie innej, w związku z czym uważam, że dostaliśmy 2 dni przed sesją raport, który był przygotowany, natomiast nie według tego wzoru, w związku z czym dopisaliśmy w uchwale dotyczącej raportu zapis, że o te rzeczy, które nie zostały uwzględnione w raporcie, burmistrz musi do ustawowego terminu 31 maja uzupełnić te dane. Natomiast mówię, to nie są jakieś dane, które miałyby być danymi, których nie można opublikować.
To są dane, to zresztą musimy sobie jasno powiedzieć. Samorząd to nie jest prywatny, to nie jest prywatna firma, to nie jest prywatny majątek. Nikt się nie dopytuje pana burmistrza i kogoś z pracowników urzędu, co robi ze swoimi pieniędzmi, gdzie jeździ, czy na wakacje i tak dalej. Nie, to dotyczy tylko sfery publicznej, publicznych pieniędzy, które jesteśmy odpowiedzialni i które muszą być transparentne i w sposób transparentny przekazane mieszkańcom, żeby mieszkańcy też mieli świadomość tego, jak się gmina w naszym kierunku rozwija i na jakim jesteśmy przede wszystkim etapie. A wynika to z tego, o czym mówiłem na samym początku, w kontekście nawet chociażby współpracy tutaj na linii rada-burmistrz, w tym, że burmistrz no, ma problemy, chyba tak mi się przynajmniej wydaje, współpracy z każdą radą miejską. Natomiast proszę zwrócić uwagę, dlaczego ościenne gminy nie miały takiego problemu? Nikt z wójtów z ościennych gmin, burmistrz Żukowa czy burmistrz Kościerzyny, nie wprowadził takich zasad, że ograniczał dostępu do informacji radnym. Dlaczego to się dzieje tylko w Kartuzach? Na to pytanie trzeba było sobie odpowiedzieć. Mówiąc właśnie o publicznych pieniądzach, o reprezentowaniu gminy, czy gmina Kartuzy powinna być w Związku Miast Polskich, czy już nie? To kolejna kontrowersyjna uchwała, rzeczywiście, która została wprowadzona. Natomiast należy sobie odpowiedzieć na to pytanie. W ten sposób radni zgłaszali się do pana burmistrza z informacją, podali informacji, jakie wymierne korzyści są z uczestnictwa w Związku Miast Polskich. Pytanie, czy rzeczywiście 23 lata uczestnictwa w Związku Miast Polskich, Kartuz, wpłacone składki, koszty ponoszone w związku z tymi wyjazdami comiesięcznymi na te spotkania, przebywania w hotelach luksusowych bądź mniej luksusowych, pomijam ten fakt. Czy rzeczywiście to miało wymierne korzyści dla naszej gminy, dla naszego miasta? Proszę zwrócić uwagę na to, że w Polsce 70% miast nie jest w Związku Miast Polskich. 70% nie jest w Związku Miast Polskich, więc naprawdę Kartuzy, czy są w Związku Miast Polskich, czy nie są, nie znikną z mapy Polski, Europy ani świata. Natomiast czy rzeczywiście ta instytucja, Związek Miast Polskich, służy rozwojowi naszej gminy? To jest rzeczywiście bardzo ważne pytanie. Czas pokaże. Natomiast w moim przekonaniu rzeczywiście ta instytucja stała się bardzo upolityczniona i życzyłbym sobie, żeby tej polityki krajowej konfrontacji prawa, lewa strona sceny politycznej, PiS, PO, nie przenosić na nasze lokalne podwórko. Ja to mówię od samego początku, że naszą partią jest gmina Kartuzy. Tylko pytam też w tym kontekście, bo sam burmistrz, wiele osób, które było za zostaniem w Związku Miast Polskich, mówiło, że przecież po co nas likwidować, przecież nie mamy z tego żadnych strat, a te pieniądze, które płacimy, to jest naprawdę mały skrawek budżetu. W perspektywie pewnie jednego roku to jest mały skrawek budżetu, bo jeżeli to jest 6 tysięcy, czy tam 4, czy 6 tysięcy, nie pamiętam w tej chwili, składki członkowskiej plus wyjazdy i robi się 10 tysięcy razy 23 lata, mówię hipotetycznie, czysto przykładowo, trzeba by było wziąć te wszystkie kwoty i wyszczególnić, to robi już, to pokazuje nam, że jest to jakaś kwota pieniędzy, tak? Natomiast kwestia czego innego jest ważniejsza, nie tych 6 tysięcy złotych w skali budżetu gminy, który opiewa na kwotę w granicach 200 milionów złotych. Te 6 tysięcy złotych nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, czy polityka krajowa zostaje przenoszona tutaj do Kartuz. Czy Związek Miast Polskich rzeczywiście na to wpływa? Czy jest nam potrzebne angażowanie się burmistrza we wszystkie sprawy, które są upolityczniane w Warszawie? Jest potrzeba przenoszenia ich na nasz tutaj lokalny, na nasze lokalne podwórko? Pan sam tutaj już zasugerował to, ale czemu dzisiaj nie ma gminy Żukowa i nie ma połowy miast bodajże z Pomorza w Związku Miast? Część miast to jest twór żywy Związek Miast Polskich. Część miast funkcjonuje w tym związku, część wychodzi, inne dochodzą. Widać, że normalna sytuacja w życiu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak wygląda gmina Żukowo, jak się pięknie rozwija, jak dobrze zarządza nią pan burmistrz Kankowski. No nie jest w Związku Miast Polskich i Żukowo też nie zniknie z mapy Polski, Europy ani świata. Jakie były pana emocje, jak była gala rozdania nagród Kartuzkowska i burmistrz apelował o podpisanie petycji, żeby zostać w związku? Nie pamiętam już chyba, jakie były dla mnie te emocje, natomiast zdziwiła mnie ta sytuacja, bo zaprosić wszystkich swoich znajomych i mówić im, żeby robili to i to, no wątpliwa, powiem, że tak powiem, wątpliwe podejście do sytuacji, do problemu, natomiast to pana
burmistrza, pana burmistrza impreza, więc... Ale to było to miejsce i ten czas na to? Zdecydowanie nie, w moim przekonaniu zdecydowanie nie. Natomiast powtarzam, to jest impreza pana burmistrza, to są jego kompetencje, on organizuje tą imprezę, on jest gospodarzem tej imprezy, więc ma do tego jak najbardziej prawo. Natomiast jeżeli chodzi o moje subiektywne odczucie, nie, to nie było ani to miejsce, ani ten czas. Chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, bardziej pozytywny, a więc inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców. No to już jest zalążek tego, co już od dawna pan też apelował jako budżet obywatelski. Tak, ustawodawca też wprowadził możliwość prowadzenia uchwały dotyczącej inicjatywy obywatelskiej. Tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, bardzo dużo pracy w przygotowanie tej uchwały włożył pan Tyberiusz Krygier, radny Rady Miejskiej, który w gruncie rzeczy on tę uchwałę przygotowywał. Fakt, że na podstawie innych uchwał, które zostały podjęte już w innych miastach Polski. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówię, włożył bardzo dużo pracy. Burmistrz rzeczywiście zaopiniował negatywnie projekt tej uchwały. Mimo że burmistrz zaopiniował negatywnie, zwróciliśmy się do radcy prawnego o opinię. Opinia radcy prawnego była pozytywna, w związku z czym chcieliśmy dać mieszkańcom możliwość taką, żeby jeżeli 300 osób się zbiera i widzi, dostrzega jakiś problem czy jakąś potrzebę, aby mogli mieć możliwość wprowadzenia na porządku, do porządku obrad takiego projektu uchwały. Wydaje mi się, że to fajna sprawa. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tego korzystać. Ja myślę, że tutaj będzie, że pojawi się sytuacja taka, że ważne, żeby ci pierwsi zaczęli korzystać. Jeżeli ktoś zrobi ten pierwszy krok, to może inni pójdą w ślad. Wiadomo, że to wszystko i tak będzie trafiało pod obrady rady, ale nieraz rzeczywiście ten urzędnik czy radny, który wywodzi się z jakiegoś tylko okręgu, to nie dostrzega problemów takich, które dotyczą całej gminy, więc warto się wsłuchać w tych głos mieszkańców, bo podstawowa rzecz, no my jesteśmy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas. Dziękuję najmocniej za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Mariusz Tredy, przewodniczący Rady Miejskiej w Katowicach. Dziękuję.